Witam Was w 21. odcinku podcastu Historie Biblijne. Przedstawiam tutaj biografię mniej znanych postaci z Biblii, mniej znanych, ale jednak ważnych dla historii. Dzisiaj chciałbym skupić się na Atalii, nieodrodnej córce swojej matki, czyli Jezebel. Matka, czyli Jezebel, wprowadziła kult Bala i Asztarte w północnym Królestwie Izraela, a córka w południowym Królestwie Judy. Jak do tego doszło? Gdy królem Izraela był Achab, mąż Jezebel, to królem Judy był Jehoszafat. Co ciekawe, Biblia o tym królu wypowiada się bardzo pozytywnie. Chodzi o Jehoszafata. Jedyne, co prorocy Boży, którzy spisywali Biblię, mieli do zarzucenia królowi Jehoszafatowi, były właśnie kontakty z Achabem. I te kontakty są dość dziwne, bo z jednej strony Jehoszafat prowadził kampanię wypleniania bałwochwalstwa ze swojego królestwa, z południowej Judy, ale z drugiej strony miał przyjazne stosunki z północnym królestwem, z Izraelem, gdzie Jezebel wprowadzała bałwochwalstwo. Księga II Kronik, 18 rozdział, werset 1 mówi: gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. Tak więc Jehoszafat, który oczyszcza Judę z bałwochwalstwa, doprowadził do tego, że jego syn ożenił się z córką Achaba i Jezebel. Sprawił, że Jehoram ożenił się z Atalią. Nie wiem, czego on się spodziewał, ale po jego śmierci jego syn zaczął dopuszczać się strasznych rzeczy. I nie chodzi tylko o bałwochwalstwo. W drugiej księdze Kronik, 21 rozdział, werset 4 czytamy: gdy Jehoram objął władzę królewską po swoim ojcu i umocnił się w niej, kazał pozabijać swoich braci mieczem. Patrząc na to, co się wydarzyło później, myślę, że można powiedzieć, że namówiła go do tego jego żona, Atalia. Potwierdza to Biblia w kolejnym 6 wersecie, gdzie czytamy: kroczył jednak drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną. Biblia w wielu miejscach przestrzega przed małżeństwem z kimś z innej religii. Przykładami tego, jak żona może wpłynąć na męża, są małżeństwa Salomona, małżeństwo Achaba z Jezebel i właśnie to małżeństwo Jehorama z Atalią. Wracając do dobrego króla Jehoszafata, na jego obronę można przyjąć to, że Atalia ukrywała swoje cele. Jehoram, jej mąż, został królem jeszcze za życia swojego ojca, Jehoszafata, ale pozabijał swoich braci dopiero po śmierci ojca. Tak więc Jehoszafat być może wcale nie zdawał sobie sprawy, kogo sprowadził do Judy, pozwalając na małżeństwo Jehorama z Atalią. Atalia przeżyła swojego męża. W drugiej księdze Kronik, 22 rozdział, werset 2 czytamy: Achazjasz miał 42 lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jeruzalemie. Matka jego miała na imię Atalia, a była córką Omriego. Atalia została tutaj opisana jako córka Omriego, była jednak córką Achaba i Jezebel, a wnuczką Omriego. W tamtych jednak czasach słowo syn czy córka oznaczało czasami wnuk lub wnuczka, lub wręcz potomek. Zauważmy jednak, że Achazjasz, syn Atalii, rządził tylko jeden rok. Jeśli słuchaliście poprzedniego odcinka o Jezebel, to być może pamiętacie, że Achazjasz wraz z Jehoramem wyjechał naprzeciwko Jehu. Tak więc królem Judy, południowego królestwa, był dobry król Jehoszafat. Po nim panował Jehoram, mąż Atalii. I tutaj uwaga, królem Izraela też był Jehoram, syn Jezebel i Achaba. Tak więc Jehoram izraelski miał szwagra Jehorama, który ożenił się z jego siostrą Atalią. My skupiamy się tutaj na Atalii, która była żoną Jehorama, króla południowego królestwa Judy. Ale warto pamiętać, że jej brat też był królem, też miał na imię Jehoram, ale panował w północnym królestwie Izraela. Królami południowego królestwa Judy był dobry Jehoszafat, później zły Jehoram, mąż Atalii, a po nim na jeden rok królem został Achazjasz, syn Jehorama i Atalii. I tutaj znowu uwaga, był król Izraela, który też miał na imię Achazjasz.
Różnica jest taka, że na północy panowali najpierw Achazjasz, a potem jego brat Jehoram, a w Judzie panował Jehoram, mąż Atalii, a po nim Achazjasz, jego i Atalii syn. Wracając do tego, co było w poprzednim odcinku. Jehoram, król Izraela, był chory. Achazjasz, jego siostrzeniec, król Judy, przyjechał go odwiedzić. Właśnie wtedy Jehu zrobił zamach stanu. Obaj królowie wyjechali mu, czyli Jehu naprzeciw, nie wiedzieli, że to jest zamach stanu. Jehu zabił Jehorama, króla Izraela, na miejscu i pojechał do Izrael zabić Jezebel. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. W tym czasie Achazjasz, syn Atalii, uciekł do Samarii. Został jednak pojmany i na rozkaz Jehu próbowano go zabić. Ranny uciekł do Megido i tam zmarł. Jak wyglądała sytuacja w Judzie? Król Judy, Jehoram, miał wielu synów, ale zginęli wszyscy oprócz jego syna Achazjasza. Teraz zginął także on, ale miał on z kolei wielu synów. Jednak w drugiej księdze Kronik, 22 rozdział, werset 11, czytamy: gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską domu Judy. Krótko mówiąc, Atalia zabiła synów Achazjasza, czyli kazała pozabijać swoje własne wnuki. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Nawet większość złych ludzi popełnia złe czyny wobec obcych ludzi, a dba o swoich, w tym o swoją rodzinę. Oczywiście nie pochwalam tego, że źli ludzie robią coś wobec obcych, ale zwróćmy uwagę, że tutaj mamy do czynienia z kimś, kto zabija własne wnuki. Zabija własne wnuki, aby dojść do władzy. Na szczęście Jehoszeba ukryła najmłodszego syna Achazjasza. W drugiej księdze Kronik, 22 rozdział, werset 11, Jehoszeba, nazywana Jehoszabat, jest określona jako córka króla. Oznacza to chyba, że była córką króla Jehorama, ale prawdopodobnie nie była córką Atalii. W każdym bądź razie ukryła swojego bratanka Joasza. Jehoszeba była żoną kapłana Jehojady. Razem ukryli Joasza w świątyni. Matka Atalii, Jezebel, pozbyła się wyznawców Jahwe. W Izraelu otwarcie czczono tylko Bala i Asztartę. Jednak jej córka nie zrobiła tego samego w Judzie. Atalia nie zniszczyła świątyni. Z jakiego powodu oszczędziła świątynię Jahwe, tego możemy się tylko domyślać. Prawdopodobnie nie z powodu miłosierdzia, bo jak mówi Biblia, jej synowie obrabowali świątynię Jahwe i ten łup, to co tam zdobyli w tej świątyni, zanieśli do świątyni Bala. Jakby jednak nie było, to że pozostała ta świątynia, to doprowadziło do jej zguby. To doprowadziło do zguby Atalii. Atalia panowała 6 lat. Gdy Joasz, ukrywany w świątyni, skończył 7 lat, kapłan Jehojada przeprowadził zamach stanu. Zgromadził wszystkie oddziały lewitów, rozdał im broń, a w świątyni ogłosił Joasza królem. Atalia usłyszała, że coś się tam dzieje i zaczęła krzyczeć spisek. Kapłan Jehojada kazał ją jednak wyprowadzić poza świątynię i tam zabić. Tak właśnie skończyła się historia Atalii. W mojej prywatnej ocenie była ona gorsza nawet od swojej matki Jezebel. Ja oczywiście nie pochwalam tego, co robiła Jezebel, ale jestem w stanie zrozumieć jej fanatyzm religijny. Jezebel była przecież córką kapłana. Nie jestem jednak w stanie zrozumieć postępowania Atalii, czyli kobiety, która wymordowała swoje własne wnuki. To już wszystko na dzisiaj. Po Jezebel i Atalii muszę teraz nagrać coś bardziej pozytywnego lub choćby neutralnego. Być może w następnej audycji opowiem o kilku królach perskich związanych z historią biblijną. Jeszcze nie zdecydowałem, o czym będzie ten kolejny odcinek. Na pewno jednak nie będzie o negatywnych postaciach takich jak Atalia. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia.